Świadkowie Jezusa Chrystusa na tym miejscu. Uwaga, słuchajcie uważnie. Świadek Jezusa Chrystusa mówi przez mikrofon. Będę się do was wydzierał teraz, po to, aby was sprowokować. Po to, aby sprowokować was do zadania sobie pytania. Jakbym teraz umarł, to gdzie idę? Do nieba czy do piekła? Gratuluję! Można puścić AC/DC, Highway to Hell. Większość ludzi, prawdopodobnie wszyscy, jak tutaj idziecie po tych pasach, jeżeli ktoś nie ma pewności zbawienia, nie ma pokoju z Bogiem, to idzie do diabła, tak jak powiedział kolega w czarnym BMW. Ja jestem Kościołem i gadam do ciebie z tej ulicy. Ja jestem Kościołem. Jestem świadkiem Jezusa Chrystusa. Chodzę z Nim, zjednoczony. Chrześcijaństwo to nie jest jakaś tam religia. A Jezus Chrystus to nie jest jakaś popierdółka, to nie jest jakiś obrazek. To nie jest jakiś zniewieściały hipis albo dzieciątko na rączkach u mamusi. Przyjaciele, chrześcijaństwo to nie jest religia, to jest chrystusocentryczność. Apostołowie, po tym jak Jezus Chrystus wstał z martwych, jak ich odwiedził, jak nabrali pewności, jak dostali Ducha Świętego w Pięćdziesiątnicę, szli i głosili. Głosili, że ten Jezus, który umarł na krzyżu, ten Jezus z Nazaretu, On zapłacił cenę za grzechy wszystkich nas, bo wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscyśmy winni śmierci, wiecznego potępienia, a tutaj i teraz życia z konsekwencjami swoich grzechów. Karą za grzech jest śmierć, ale ten Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu, załatwił sprawę, umarł i zmartwychwstał, stawia się teraz u Ojca. I apostołowie opowiadali o Jezusie, który załatwił sprawę, który zmazał cały zapis dłużny u tych, którzy w Niego wierzą, u tych, którzy Jemu wierzą. Zobaczcie, żyjemy w kraju, gdzie teoretycznie wszyscy wierzą w Boga. To żaden przywilej wierzyć w Boga. Diabeł nie musi wierzyć, on ma pewność. On go doświadczył. Ja też go doświadczyłem. Przyjaciele, nie chodzi o to, czy wierzysz w Boga. Pytanie, czy ty wierzysz Bogu? Czy twój Bóg jest godzien twojej wiary? Czym jest wiara? Wiara, przyjaciele, jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A zatem pytanie, Czy twój Bóg jest wiarygodny dla ciebie? Czy jest godzien twojej pewności? Czy możesz mu zaufać? Jak możesz mu zaufać, skoro go na przykład nie znasz? Jeżeli kogoś nie znasz, to nie możesz mu zaufać. Nie, bo nie wiesz, jak się zachowa. Ja was prowokuję, przyjaciele, jako świadek Jezusa Chrystusa do tego, abyście wygospodarowali trochę swojego czasu. Bo może wasz Bóg nie był godzien waszego czasu i ta mowa was teraz oskarża. Możecie czuć delikatne potępienie, ale to jest myśl ku pokucie, myśl ku zastanowieniu się, o co chodzi z tym Bogiem, co zrobił Jezus dla mnie na krzyżu, co zrobił potem, po co On to w ogóle robił. Na pewno nie umarł dla jaj, na pewno nie umarł dlatego, żebyśmy chodzili z krzyżykami na szyi, czy odmawiali jakieś modlitewki. Jezus Chrystus załatwił sprawę po to, abyś ty mogła żyć, abyś ty mógł żyć. Powołał nas do wolności i dał prawo, aby nazywali się dziećmi Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. A więc nie każdy człowiek jest dzieckiem Bożym. Jeżeli chcesz być dzieckiem Bożym, to musisz się nim stać poprzez swoją prywatną decyzję. Decyzję o przyjęciu Jezusa jako Pana i Zbawiciela do swojego życia. Czyli to znaczy, że wcześniej ktoś inny panował, nie ty.
Znaczy nie Jezus, tylko ty. Przyjaciele, chrześcijaństwo to nie jest jakaś tam religia. Chrześcijaństwo to chrystusocentryczność. Apostołowie jak głosili o Chrystusie, to potem zaczęli ich przezywać: o, idzie ten, co tego swojego Chrystusa ma. O, jakaś sekta, o, jakaś droga. Przyjaciele, wołam do was jako świadek właśnie tej drogi. Jako świadek Jezusa Chrystusa. Musicie narodzić się na nowo. Kochani, Jan Paweł II, jak był w Radomiu, na lotnisku głosił piękne kazanie do ludzi i wołał do wszystkich: musisz narodzić się na nowo. Musisz pojednać się z Jezusem Chrystusem. Bo jeżeli nie przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nie uwierzysz, że jesteś zbawiony za darmo, z łaski przez wiarę, to pójdziesz do piekła. Tak mówił papież. Przyjaciele, chrześcijaństwo to nie jest religia. Nawołuję do was teraz, aby was sprowokować, aby poruszyć was do myślenia, poruszyć was do zastanowienia się, jak to jest. Jezus Chrystus zapłacił cenę, ale to od ciebie zależy, czy ty zrealizujesz ten bilet, za który on zapłacił. Bo Jezus Chrystus zapłacił za bilet do nieba, ale można przechodzić koło biletu i go nie wziąć. Można mieć bilet, a z niego nie skorzystać. Ewangelia, czyli ta dobra nowina, mówi o tym, że kiedyś tam pójdę do nieba. Dlaczego? Bo Jezus mnie rozliczył. Jestem usprawiedliwiony jak dziecko z nieobecności na WF-ie. Jestem usprawiedliwiony za darmo, nie z moich uczynków. Moje uczynki nie były takie super. Chodziłem na pielgrzymki, byłem wzorowym ministrantem. Dzisiaj, znaczy 13 sierpnia, wiele lat temu, to się bawiłem na Alejach Jerozolimskich. Było nawet tak, że po imprezie na Alejach w Częstochowie, słuchajcie, chrześcijaństwo to nie jest religia, to nie jest jakaś tam pielgrzymka, to nie jest jakieś modlenie się na różańcu, czy do figurek, czy do jakichś świętych. Chrześcijaństwo to chrystusocentryczność. Jeżeli nie masz Chrystusa w centrum, to nie jesteś chrześcijaninem. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, to nie jesteś dzieckiem Bożym. Bo Jezus Chrystus dał prawo, aby nazywali się dziećmi Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Pytanie, czy ty wierzysz? Pytanie, czy masz pewność zbawienia? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Pytanie, czy ty się spodziewasz, czy idziesz do piekła? Czy ty się spodziewasz może, że idziesz do nieba? Ja się spodziewam tego, że idę do nieba, jestem o tym przekonany. Bo zostało wobec mnie zastosowane prawo łaski. Czyli niezasłużona przychylność Boga wobec mnie. On mnie usprawiedliwił, ja w to uwierzyłem, Jemu uwierzyłem. Dalej chrześcijaństwo mówi, i pełna Ewangelia mówi o tym, że tu i teraz mamy żyć w szczęściu, zdrowiu, dostatku i obfitości. Na koniec Ewangelii Marka Jezus mówi, aby iść i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ja Mu ufam, ja Mu wierzę. Ja mam pewność, że to jest dobre hasło na życie. Dlatego wrzeszczę do was, do tego mikrofonu. Przyjaciele, powiedział tam dalej też: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Na chorych kładźcie ręce, wypędzajcie demony, uzdrawiajcie ludzi. Chrześcijaństwo to nie jest jakaś tam religia. Musicie narodzić się na nowo. Każdy z was ma takie ziarenko.
ziarenko wiary. I to od was zależy, czy je podlejecie, czy zaczniecie coś z tym robić. Składamy się z ciała, które trzeba nakarmić, ubrać, wymyć, z duszy, czyli nasze toki myślowe, nasza psychika, tak jak byliśmy ukształtowani przez szkołę, doświadczenia życiowe, oraz z ducha. Ale rodzimy się martwi duchowo. Była taka historia, przychodzi Nikodem, biznesmen żydowski, do Jezusa w nocy, bo bał się, żeby go nie wykluczyli z synagogi. Bał się utracić swoje wpływy. Więc przychodzi w nocy do Jezusa i pyta się go, jak może dostać się do Królestwa Niebieskiego? Bo widzi, że nauki, które Jezus głosi, są drogą, prawdą, że jest od Boga posłany. Jak mogę dostać się do Królestwa Niebieskiego? Pyta się Jezusa. A ten mu odpowiada, Nikodem, jeżeli się nie narodzisz na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego. A ten mu mówi, jak to? Jakże będąc stary mam się narodzić na nowo? Co mam wejść ponownie do łona matki? A on mówi mu, co się narodziło z ciała jest ciałem. Ty się musisz narodzić z ducha. I ja was do tego zapraszam. Kiedy się narodzisz z ducha? Z ducha Bożego można się narodzić w bardzo prosty sposób. Wystarczy przyjąć to, co do ciebie mówię. Przyjąć, że Jezus Chrystus zapłacił twój rachunek za twój grzech. Nieważne, co zrobiłeś. Uświadom sobie, że żyłeś bez Boga. Zwróć się do Niego. A On wybiegnie ci na spotkanie. Przyjmij Go jako Pana i Zbawiciela do swojego serca. Ten Bóg ma rozwiązania dla wszystkich twoich problemów. Zarówno finansowych, zdrowotnych, politycznych, jakichkolwiek rozterek życiowych, jakie przeżywasz. W Nim są rozwiązania dla wszystkich twoich problemów. Słowo Boże mówi wyraźnie, oddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Jeżeli masz jakieś problemy w swoim życiu, jakieś kłopoty, nie radzisz sobie z czymś, to poddaj się najpierw Bogu. Tylko pytanie, czy twój Bóg jest dla ciebie wiarygodny? Bo jeżeli twoim Bogiem jest jakaś figurka albo jakiś obrazek, to prawdopodobnie on ma większy problem niż ty. Bo w razie pożaru to ty byś musiał ratować swojego Boga. Więc jeżeli w takich rzeczach pokładasz nadzieję, to nie fajnie. Przyjaciele, jako świadek Jezusa Chrystusa, wołam do tego mikrofonu, abyście poświęcili chwilę czasu nad refleksją, czy mam pewność zbawienia, czy mój Bóg jest godzien mojego czasu, czy On jest dla mnie wiarygodny, czy mogę Mu zaufać. Zastanów się nad tym dzisiaj. Zastanów się nad tym. Skieruj się na Jezusa. Nie na jakieś inne obrazki, figurki, święty. Skieruj się bezpośrednio do Jezusa. A On da dowód. A On da ci dowód. Da ci odpowiedź. Tylko się do Niego zwróć. On czeka na twój krok. Jezus Chrystus to Panów Pani, Królów Król. Wszyscy pewnie, jakbyśmy mieli tutaj zacząć śpiewać, to pewnie z 90% osób, które tu przychodzi, śpiewałoby razem ze mną. Że Jezus Chrystus to Panów Pani, Królów Król. Tylko pytanie, jak to się ma do praktyki, bo piosenka fajna. Ale jak to wygląda w praktyce w twoim życiu? Czy twój Bóg jest godzien twojego czasu? Czy masz pewność zbawienia? Czy wiesz, co załatwił Jezus na krzyżu? Po co On w ogóle dał się tam ukrzyżować? Przyjaciele,
Nazywamy się Kościół Mocy. Można nas znaleźć na internecie. Jest tam cała masa nauczań co do tego, jak żyć, jak sobie radzić z różnymi sytuacjami. O czym jest tak naprawdę chrześcijaństwo? Bo chrześcijaństwo to nie jest religia. To nie są pielgrzymki, rytuały. Zobacz, może modlisz się na różańcu, ja też się modliłem. Dwie pompejanki mam na swoim koncie. A może teraz z innej beczki. A może na przykład, jak byłeś mały, albo mała, albo miałeś małe dzieci, wnuczki, może uczyłeś dzieci wierszyków. Kto ty jesteś, Polak mały? Albo mam trzylatka, 3,5. I teraz po latach, na przykład jak masz dorosłego syna, zadasz mu pytanie, co u ciebie, a on ci odpowie, mam 3,5. Albo powiedz coś więcej, jak w pracy, a on ci mówi, kto ty jesteś, Polak mały. To wiesz, że to jest, co najmniej to brzmi niedorzecznie. Jest coś nie tak. A dlaczego w relacji ze swoim Bogiem klepiesz na przykład jakieś wierszyki? Jakieś regułki? Bóg przeze mnie woła do ciebie dzisiaj. Zwróć się do mnie. Zwróć się do mnie, a mnie doświadczysz. Przyjaciele, my w Bogu żyjemy i w Nim mieszkamy. W Nim poruszamy się. W Nim są wszystkie planety, kosmosy, miasta. Nie można powiedzieć, że w jednej figurce Bóg jest, a w drugiej Go nie ma, bo inaczej ta przestrzeń jest większa niż ten Bóg. Z jednej strony Bóg nie mieszka w rzeczach ręką ludzką uczynionych, ale z drugiej strony jest wszędzie. Jest wszechbytem, jest wszechobecny, wszechwiedzący, wie o tobie wszystko. Zaplanował cię, zanim cię umieścił w łonie twojej matki. Ale to od ciebie zależy, co zrobisz ze swoim życiem. Bo ten wszechpotężny, wszechobecny Stwórca podjął decyzję, że stworzy cię na swój obraz i podobieństwo. Tylko potem powstał problem. Problem w relacji z tym Bogiem. Przez grzech. Dlatego wszyscy zgrzeszyliśmy. I dlatego też, jak człowiek zgrzeszył przez Adama, tak samo też przez Jezusa Chrystusa, bo skoro przez jednego grzech wszedł, to również jeden, również człowiek mógł ten grzech skasować. Jezus Chrystus to zrobił, to się wykonało. Po co się to wykonało? Po to, żebyś ty mógł żyć. Żebyś ty mógł żyć wiecznie. Ale to od ciebie zależy, czy ty przyjmiesz to wszystko. Czy ty przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Bo żadne msze gregoriańskie, żadne inne rytuały po twojej śmierci nic ci nie dadzą. Strata czasu. Przyjaciele, tu i teraz musicie podjąć decyzję, aby się narodzić na nowo. Aby uwierzyć Bogu. Wszyscy wierzą w Boga, ale pytanie, czy ty Jemu wierzysz? Czy twój Bóg jest godzien twojej pewności? Czy twój Bóg jest godzien twojego czasu? Czy twój Bóg jest wiarygodny? Tak, puknij się w czoło, dokładnie, podrap się mocniej. Podrap się mocniej po czole. Może się zastanowisz, jak sekta, to dlaczego na ulicy głosi? Przyjaciele, chrześcijaństwo, apostołowie byli nazywani sektą, bo byli inni niż ten cały religijny świat. Religijni ludzie myślą, że to oni ukrzyżowali Jezusa, ale Jezus to świetny strateg, on sam to zaplanował i wykorzystał tych religijnych ludzi. Dzisiaj ludzie, słysząc słowa wiary, słowa prawdy, pukają się po głowach. To dobrze, cel osiągnięty, bo moim zadaniem jest sprowokować cię, przyjacielu, do myślenia, sprowokować cię do tego, ja jestem ja,
A to nie wiedziałem, nie zgłosił pan tego wcześniej, teraz za późno. Zadbaj bardziej o swoje zbawienie, o swoje życie wieczne, niż o swój wizerunek w internecie. Przyjaciele, zapraszam was do tego, aby poświęcić trochę czasu swojemu Bogu. Złóż mu ofiarę ze swojego czasu. Zainteresuj się swoim Bogiem. Czy twój Bóg jest godzien twego czasu? Czy twój Bóg jest godzien twojej pewności? Może lekceważysz swojego Boga, może masz inne zdanie niż twój Bóg. Może w ogóle nawet nie wiesz, jakie zdanie ma twój Bóg, bo skąd masz wiedzieć, jak mu nie poświęcasz czasu? Może jakieś paciorki tylko odmawiasz. A ja właśnie po to tu jestem, żeby się wydzierać, po to, żeby prowokować. Ja jemu ufam. Bardzo dobrze. Tylko jemu, więcej nikogo. Bardzo dobrze. Przyjaciele, chrześcijaństwo to nie religia, chrześcijaństwo to styl życia. Ja was zapraszam do tego, abyście się narodzili na nowo, abyście się zainteresowali Bogiem, abyście się zainteresowali tym, co Jezus zrobił i po co to zrobił. Bo to jest dla ciebie. Jeżeli byś był tylko ty na tym świecie, Jezus by oddał życie za ciebie, po to, abyś ty mógł żyć. Jezus zapłacił cenę, abyś ty mogła żyć. Żyć wiecznie. A tu i teraz żyć bez chorób. Rozprawiać się z różnymi sytuacjami bardzo sprawnie. Bo Jezus to praktyk życia, a nie jakaś tam figurka czy religijny obrazek. Jezus powiedział, kto mnie miłuje, słów moich słucha i nauk moich przestrzega. Po co Jezus nauczał? Po to, żebyśmy wiedzieli, jak żyć. Dlatego, przyjaciele, zapraszam was do refleksji. Zapraszam was do tego, abyście się narodzili na nowo. Zapraszam was do tego. Namawiam was do tego. Odpowiedz sobie na pytanie, czy mój Bóg jest godzien mojego czasu?